Witam chłopaki w nowym odcineczku. Zaczynamy moją nową serię. Zaczynamy nową serię Wolfensteina, The New Ordera. W sumie to już jest druga część, trzecia część Wolfensteina na moim kanale. Nie będziemy teraz dużo gadać. Zobaczmy filmik. We come from the night. Dobra, budzimy się. Zaczynamy. Robimy co możemy. Dobra. No, Blaskowicz się obudź. Obudź się, Blaskowicz, frajerze. Gramy w grę na maksa. Blaskowicz! Go back into the flight deck! Climb the fuel line to engine 6, quickly! Widzę, że spadło mi trochę do 45 klatek, tutaj do 50. Leci. Bierzemy, bierzemy wszystko. Trzecia seria mojego Wolfensteina już na moim kanale. Musimy szybko przejść. Kolejny. Co tu się zepsuło znowu jeszcze? Wolfenstein, fajna gierka z 2014 roku. New Order oczywiście, zagraliśmy odwrotnie troszeczkę w tego Wolfensteina. Bo tak naprawdę Wolfenstein miał... to, że tak wyszło w ten sposób, to... po prostu grając odwrotnie, mają praktycznie historię całą. Dopowiedziałem tak, jak powinno się zacząć, skończyć. Bo grając w ten sposób, że poszliśmy od razu w 2015 roku, tak ona byłaby, to były, historia działa się przed tą częścią. Więc postanowiłem zagrać tak normalnie. Tutaj wracamy. Też nie wiem, ja to wziąłem. Dobra. Nie wiem czemu. Normalnie to... nie mam z tym problemu, ale przy nagrywaniu widzicie, jak to jest. Strzelać będziemy teraz do myśliwców. Rozpitalać będzie myśliwce! Jednego, drugiego... Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Dobra, stał. Następny. Następny padł. Żebyśmy nie zaczęli tego. Dlaczego? Dobra, pół następny. Latają przed nami, latają, latają. Gdzie są kolejne myśliwce? Potrzebuję kogoś. Uwalić jeszcze. Dobra. Jestem uwalony. Następne. Ale jest jadka, bo z tymi kicami nie chciałbym być. Nie chciałbym być w samolocie. Wtedy. Dobra, dobra. Ale nas przywalili. Śmierć puka do drzwi, to prawda. Wzywa mnie. Ale nie da się. Tak, mamy wojnę do wygrania, to prawda. No, zobaczcie, gościu od razu przed chwilą nie żył, a jak szybko wstanie. No, ale... Blaskowicz to jest gościu, który po prostu wstaje z nóg od razu. Idziemy. Dalej. Jak to mówi gra z 2004 roku? Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Uważam, że to była najlepsza strzelanka w 2014. Nawet te Battlefieldy i takie Call of Duty nie miały żadną szans.
W tamtym roku też uważam, że to była lepsza strzelanka. Ten dodatek. Grafika bardzo ładna. Bardzo fajnie zrobione. Gra o II wojnie światowej. Znaczy, o II wojnie światowej to nie za dużo ma w sobie. Ale jest to oczywiście gra troszeczkę z II wojny światowej, później lata 60. takie alternatywy przyszłości. Alternatywna przyszłość się dzieje w tej. Lata 60. Hitler wygrywa wojnę. I mamy betonowy świat. Wszyscy mówią po niemiecku. Ameryka przegrała. Coś innego. I Blaskowic w tamtych czasach walczy. Dobra. Idziemy, jedziemy. Początek jest taki średni prowadzenie jest. Ale pamiętacie, jak zakończyliśmy odcinek. Tamten wjechaliśmy lotnisko. A teraz właśnie lecimy tym samolotami. Bombardować. Dobra, teraz my musimy wyskoczyć. Oczywiście nas przywaliło. Teraz musimy to wyskoczyć. Shift i spacja, dobra. Lewy shift i spacja. Biegniemy. Chyba pierwszy raz mi się udało to przeskoczyć od razu. Kilka razy się próbowało. Teraz nam petki uśpię. Nie będziemy potrzebować butów już więcej. Idziemy. Blasko, let's go! Sir! No. Damn it, Gordon. We're getting murdered out here. Listen to me, Fergus. Okay, like the sound fails, we lose Europe. It's that simple. I'm okay now. No, jest strasznie niebieskie. Jeszcze naturalnie wyglądało. Damn it. No. If you don't stop this head now, Fergus, that window is closed forever. We'll lose this war. Aye, Gordon, I hear you. Look, I've got to go. Death's Head's compound's coming up. No dobra, zaraz się rozbijemy i będzie akcja i dwa. Przydaliśmy. Rozbiliśmy się. Teraz się zacznie jakaś trochę ciekawsza akcja. Blaskowi zaczyna się płynie. Mamy 46 rok. Poranek. Everything has gone to shit. Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. We can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Jedziesz, turn this thing around. Do góry. O, nas rzucił jakiś psiak. Zepchnął nas do sportu zawodu, na szczęście. Mayday. Anyone out there? Broń czy coś będziemy mieli? Tutaj? Fergus, odebrać. What's your status? Blaskowicz, we've got the skitters in bad ways over here. Musimy odebrać. Some kind of armored hell beast is trying to fucking eat it. No joke. Będę tą grę przechodził w sumie drugi raz. Pierwszy raz przyszedłem ją w 2014 roku. No później jakoś... grałem, zawsze tam jakieś parę misji, ale nie mogłem tego skończyć. Nie dlatego, że mi się chciało, tylko chodziło o tyle nowych gier, że chciałem zawsze pokazać nowe gierki. Więc przyjdziemy na drugi raz. Całą dla was. W sumie mam dla siebie. Mam mało wakacji, które jakieś fajne gierek, które wyszły i można było pograć. Więc mam dużo zaległych gier, przejścia, ale zrobimy akurat tam jeszcze raz. Dobra, lecimy. No, trochę życia potrzebujemy. Udało się, dobra, shift i lewy kontrol, dobra, lewy shift, lewy kontrol, tak?
Tak i... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, nie zdążyliśmy. Zawsze mam tu problem. No wczytuj się szybko, Giero. Gierka, wczytuj się. Wczytuj się. Prawie jak szalajcie, no. Udało się. Przejechaliśmy. Potrzebujemy trochę apteczek, bo mamy mało życia. Dobra, wskakujemy do wody. I będziemy płynąć teraz. Popływamy sobie troszkę. Co dalej z Half-Life'em, bo już zostało mi epizod 1 i epizod 2. Pewnie przejdziemy w jakimś późniejszym czasie te epizody. Na razie chciałem pograć coś innego. Zobaczymy co. Na razie to jest ta seria. Mamy jeszcze Alicję. Z Agnieszką gramy. Postaram się dzisiaj jakiś odcinek wrzucić z Alicji. W momencie Agnieszkę. Jeszcze w gierkę. Agnieszka na razie ma swoją grę. Kupiłem jej. Teraz mam wielki problem, bo nie umie przejść i jest chodzi zdenerwowana. Mówiłem. Outlaw 97 roku. Gra jej dzieciństwa. Brat jej nie pozwalał grać. Ja jej pozwoliłem. I teraz mam problem. Dobra, pieska załatwiliśmy. Drugiego też. Skakujemy. Biegniemy do chłopaków. I zaraz się zacznie gra. Tutaj jest. Tu na początku mi się najbardziej podoba. Potem też jest dobra, ale tutaj musimy chodzić, przynieść to, zrób to, tamto. Dobrze nie było tego już w dodatku. I'll radio updates from our position. Right, lads, you ready to lay down suppressor fire? Dobra, idziemy z nim. Stanę zaraz zamordowani wszyscy. Ale się fajnie będzie mordować. Bo pan tak jak lubię. Tyle razy się puściło. A, gramy na nowym sprzęcie. Mamy lepszy procesor. Już. No, zrobiło się. Mamy procesorek teraz. Piąteczkę. W nowej platformie. Cztery, sześć, jeden. 4670 mamy podkręconą do wersji K. Podkręciliśmy ją do Redout. S. Będę kucnąć, ale nie widzę za bardzo gościa. Redout jest. Dobra. Jestem po petkach. Butów. Nie będziesz potrzebował. O, ty gnoju, chciałeś do mnie strzelać. Chciałeś do mnie strzelać. Ale ci nie udało, ale to będzie upameczka, po prostu aż. Jak widzę już tą grę, po prostu aż mi się już chce mi się grać. Niemców będziemy szybko mordować. Czekam na kolejną część Wolfensteina. Moim zdaniem była lepsza niż Doom. Na seria. Tak jak wiadomo, to już są tylko. Kwestie, kto tam lubi, ale akurat tam się podobało bardziej, no. Tam się bardziej podobało niż ten magie jeszcze. Można mówić, że nie można porównywać gier, bo to są całkiem inne, ale to jest strzelanka, to jest strzelanka. W dumszym moim zdaniem się tutaj jest. Jest trochę słabszy. No miał zaletę taką, że jest, był długi, naprawdę. I troszeczkę dzięki tym Wolfensteinom, troszeczkę przeszli do przodu i zrobili tą grę dłuższą, bo Wolfenstein moim zdaniem były za krótkie. Gdyby one były jedną całość,
To po prostu... To była gra genialna i plus te save'y. Tego Wolfensteina poceni na końcu. Chyba wydałem 10 jako jedyny w grze na razie. Ale też tylko dlatego, że teraz Cinematic Mode wyszedł. Też tak raz dzięki temu od razu inaczej wygląda. Inaczej się gra i... Całkiem na przyjemność grania. O, czy tu Niemców, przecież widzisz, że... Lubię cię mordować. Macie fronty nawet. Kundelki, macie inne są. Teraz są takie gorsze. No to jest 46 rok. Znaczy jak tam. Jeśli dojdzie się dalej. Są czarki chyba niemieckie, bo Niemcy tylko obszary niemieckie. Ich pies. Kolejny karabin. Mordujemy, mordujemy. White burce. Mordowani są. A tu nie morduje nazistów, tylko od nazistowskich Niemców. Nie jest taka, nie znam takiej narodowości jak nazista. Znasz, Agnieszka? White Woods. Ja nie znam narodowości nazista. Nie wiem, czy to była jakaś inna narodowość. Czy ten naród wyginął? Co? Ale poprawność polityczna teraz specjalnie wszystko robi. Żeby nie nazywać niektórych rzeczy po imieniu. Tak, tam ktoś woli, mogę mówić nazista. To nic nie zrobimy. Idziemy dalej. Mamy na boju wszystko. Muszę przejść trochę do szybciej gry, bo w Half-Life graliśmy dość długo. On jest taki powolny. Dobra, będziemy. Dążę z alarmem. I też. No, na pewno sobie dobrze rzuciłeś. Szczególnie, że ja już byłem... No gino, psie gino. Ile masz już stąd strzelać? Kolejny pieseczku. White burce w maskach, da? Znaczy, nie trzeba w tej twarzy robić. To są w maskach. Nie ma się to dziwić. Każdy musiał zrobić nam twarz. Ile jest roboty. Tak, dzięki temu można sobie zaoszczędzić dużo pracy. Idziemy tędy. Kurde, czemuś tak graficznie. Mamy musiał komputer startować. W tym odcinku. No. Kupiliśmy sobie nowy sprzęcik. Mamy nowy procesor. Zakupiłem nowy sprzęt tak naprawdę tylko dlatego, że wystarczał tam ta i5, starczyłaby bez żadnego problemu do każdej gry. Ale dzięki tutaj mamy troszkę lepszą kompresję. Raczej kompresję, jak kompresuje filmy, to znacznie szybciej to robi jednak. Tutaj widać w więcej. Wiem, że gier nie wykorzystuje tego, co mam nam. Czy mam tutaj 2.5K, czy raczej. Czy mam 2500K, czy to mamy 4670. Zastanawiałem się też jeszcze na tym 90, ale jak trafiłem fajną wersję tutaj 70, która się kręci w mniej więcej ten sam ten, to rejony, bo to są te same procesory, tylko tam jest troszeczkę poprawione, że lepiej się podkręca. Ale najczęściej wszystkie i tak możliwości się kończą 4,5, 90, 4,6, 90. Wersji K i tutaj też się kończą 4,5 możliwości. Dalej to już się zaczynają schody. I wiadomo, też zależy od wersji, bo
Mam drugą jeszcze taką też, 4,6K, 4,670K w domu i ona się tam przedkręci tylko do 4,3. Czyli da się podkręcić do 4,5, ale już są takie wysokie już napięcia trzeba podawać, że to nie ma sensu naprawdę. Więc mamy, jakby to powiedzieć, tylko wersję tą. Tylko na 4,3 ją podkręciłem. Dobra. Czekamy. Bierzemy karabin. Dobra, bierzemy karabin. I tu musimy troszkę gości wymordować. Ej, no to początek jest naprawdę bardzo fajna, taka typowa upaneczka. Chcę strzelać. Może gościu na górę będzie dla LED, nie będzie się mordować. Ale na razie to ja go zamordowałem. Nie ma. Nie ma chłopaki do karabinu dojścia. No, karabin, a nie wy. No, no to mnie wali. Adi. Padają jak muszki. Gdzie tam wyglądałeś? O, widziałem cię. Zobaczcie, jak fajnie się morduje. Nie, ta gra po prostu jest bardzo miodna, super się w nią gra. Jedyna tak naprawdę większa wada do tej gry to jest brak save'ów. Ale to już wiecie z poprzedniej części, naprawdę brak save'ów w grze to jest jakiś śmiech na sali. Wyobraźcie sobie, jakbym nie miał brak save'ów w Half-Life'ie, to po prostu nie dałoby się grać. Po prostu nie dałoby się grać w tą grę. Dobra, kolejny pad. No ale robię na grę, jak robię za krótką grę, to potem jest właśnie ten. Tak, save'ów, no. Po co robić save'y, jak wtedy grę przedłużamy sobie na siłę każdą. Konsolowi gracze przecież to są na pewno przygłupy i muszą grać bez save'ów. Bo jak to? Robię po prostu z każdego przygłupa ze mnie, z komputerowego gracza, z konsolowego, żeby tylko przedłużyć im, wyciągnąć pieniądze za króciutką grę bez save'ów. I to jest właśnie minus. Dlatego tej grze gra nie, po prostu nie może dostać 10 na 10, bo nie nadaje się, że gra bez save'ów praktycznie żadna nie może dostać 10 na 10. No chyba, że będzie tak niesamowita, że będzie czochrać beret na jajkach. Jedziemy dalej. Ktoś o save'ach. Musimy zobaczyć, czy dalej pójść. Tutaj nie. Może gdzieś w dół. Tutaj. Tu byliśmy chyba. O, tutaj. Dobra, jesteśmy w jakiejś kostnicy. Tutaj na razie znikąd nie uciekamy. Też później będziemy uciekać też z więzienia. Pamiętam. Ale na razie jedziemy z koksem dalej. No chodźcie, niemczuszki, chodźcie nazistowskie pieski, ja bym tu postrzelał troszkę do was, no. Nie chcę tego karabinu już. Co tu ja mam zrobić w ogóle? Tu nacisnąć coś? Nie. Tam weźliśmy. Tu byliśmy, tu też byliśmy. Chyba górą trzeba jednak iść. Tak, na górę po schodach chodzę jak kubek. Kręcę się przeszła na schody, nie, schodów nie zauważyłem. No ale jak ktoś ogląda Pawsona, to wie, że Pawson lubi się motać w każdej grze. Mota się w grze, w której się nie da zamotać. Ja jestem tak zamotany, że się motam w grze, w której się nie da zamotać. Oh,
Chodźcie, chłopaki. Gramy na niskim poziomie, to ta inteligencja tych... Inteligencja tych przeciwników jest dość niska. Ale wiecie dlaczego gramy, bo przy gadaniu do mikrofonu do was tutaj to ciężko mi jest po prostu się skupić tak idealnie na grze, że i rozwalać to wszystko. Nie wiem, teraz musimy to jednak wziąć i wziąć i troszeczkę zmienić. Zresetować komputer, bo za dużo się przycina. Tak się nie powinno dziać. Okej. Okay. Ale mnie przywalili. Ziemię, piesku, ty też. Chyba jeszcze jeden jest, jak mi się wydaje. Ale dwóch. Przeżyło. Tego nie ma już na świecie. Hey, that's very good, Captain, but there's one more cannon further up still firing at our birds. No boi. Zaraz przywalimy. Hurry up and meet us at the top. Temu frajerowi z nam łazi. Jak to do mnie strzela? Tutaj. A to z tyłu jakiś pies przyszedł. Tak mi się myślałem, że ktoś do mnie wali, nie wiadomo skąd. Kurde, poszczelałem, nie wiem, no może do statków trochę jeszcze. Jakiś samolot by rozwalili z tego. Tutaj. A, szkoda się na statku rozwalić. Trzeba by to wybuchało, byśmy próbowali celować, ale... Nie uraczyli nas tam twórcy gry. Jedziemy. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj, to już byśmy zasejwowali jak było jak w High Life'ie. Ale niestety nie możemy tego zrobić. Gra jest dużo szybsza od High Life'a. To sami widzicie. No ale, co się dziwić, to są dwie inne gry. Half-Life był trochę strzelanką, tylko tak widzieliście w tym powstańców. Tam się pani strzelało. Można było troszeczkę tam się pobawić. A jeszcze jeden, dobra. A jeszcze jeden się schował. To mam przynajmniej celowanie. Chodź, gnoju, no chodź. Czekam na ciebie, a ty co? Ty nie umiesz celować, strzelać nie umiesz. Coś ciebie za nazista. Nazista, który nie umie strzelać, to nie jest nazista. To jest po prostu White Wurz. Dobra, to dorwaliśmy jakiś pokój. Pokój jakiś. Na prycie spali jak pedałki, a? Zobaczcie, jeden na górze, drugi na dole. Tutaj mają łazieneczkę. Umyli się dokładnie. Wszyscy. No, jazda była straszna, no. Plakat Niemki w niebieskim. Dobra, przesejmował się. Gościa nie ma, ściągnęliśmy go. Nie możemy pozwolić dojść z portu karabinu, bo nas tu po prostu wymordują. Dobra. Ale dostał strzałka. Strzałkę dostał. No, pamiętam, że trzeba w roku było strzelić. No chodź, chodź. To chyba się strzelanie do tego. Z armaty do komara. To się tak nazywa. Widzieliście, waliliśmy z tego. Nie chcę już tutaj wchodzić, już
Wszystko, co chciałem, to zniszczyłem. Szukam mojego karabinu fajnego. Nie tego. Karabin. Dajcie mi mój karabin. No. Lecimy, lecimy dalej. To jakaś tarcza była. To nam się przyda zawsze. Tu jest następna. No, teraz piesek zaatakuje, pamiętam. Nie, pamiętam początek. Kilka razy go przeszedłem, bo mi się najbardziej podobał w sobie. Najbardziej mi przypominał Half-Life'a. A czy to ja gadam Half-Life'a? Wolfensteina, tego Return to Castle z 2001 roku. Też się znajduje na moim kanale. Jeśli ktoś by chciał sobie przypomnieć tą zasną gierkę, to zapraszam do oglądania. Piesek nam buta urwie. Prawie mi nogę odgryzł. Prawie mi nogę odgryzł. A ty co? Dobra. Ej, będzie mega skończył. Lecimy, lecimy. Teraz będziemy chodzić na zamek. General Death. Tak, to jest jedyny zamek w tej grze, bo ciężko tą twierdzę na końcu nazwać zamkiem. Ale jak to woli, musimy zabić generała. Wykończyć go. Wysikaj się młody i będzie ci lepiej. Po to ci kamizelka do pływania. Musisz się ochronić, a będą strzelać je pod wodą. Zaczynamy, zaczynamy. Dobra. O tym filmiku skończymy ten odcinek. Będziemy się widzieć w następnym. Jak tylko wezmą idę. Przejdzie taka głupie gadanie. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, your job is simple. Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi firearms, you take them. Bound to be better than ours. The rest of us will cover you from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors, we find Deathhead, and we shoot him in the head. Dobra. Check, check. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.